No, witam bardzo serdecznie, cześć Durszlak, cześć Naowdes, cześć Skidy, cześć Hitsuru. Cześć Oksaj, cześć Placek. Witam bardzo serdecznie, cześć Osku. Zaczynamy pierwsze zawody Pucharu Cevallion TV. Cześć Tate, witam serdecznie. Proszę bardzo, to jest lista startowa. Piękna. Wszyscy tu są, everyone's here. Cześć Micho. No i co? Ale pięknie. Ja tego nie losowałem, a to jest całkowity przypadek, że mój zawodnik kończy. Cześć Erika. Skidy, weź, nawet nie mów, nic mi... To będzie lepsze, nasze będą lepsze. Cześć pani Samuraju. Dobra. Jeszcze damy może chwilkę z... 2-3 minutki, ażeby znowu wiatr mieszał. Wiesz co, Durszlaku, chyba co dwie. W sensie co dwie soboty, bo ja co dwie soboty jestem po prostu w Warszawie. Cześć Kasper, cześć Jane. No i możliwe, że będą skoki sobota, niedziela, nie? Jutro raczej nie będzie, ale być może za dwa tygodnie będą. Więc myślę, że będziemy robić co dwa tygodnie w soboty i niedzielę, jeżeli nikt nie będzie streamował, nie? Zobaczymy. No co, tak czy siak. Jeszcze dwie minutki. Możecie sobie zobaczyć listę startową. Julek Słowacki, jedyny bezpaństwowiec. Nie wiem czemu tak się stało, ale no tak się stało niestety. Cześć Michale. Miejsce 12 Shigeru Miyamoto. Także to jest cała lista. Mamy 45 zawodników, nie 44, bo jeszcze się Samuraj zdążył dopisać. No a od momentu, kiedy nacisnę tutaj guzik kontynuuj, to nie będzie można dokonywać żadnych zmian. Wszyscy, którzy się wpisali, to się wpisali, którzy się nie wpisali, no to poczekają na następną edycję za nie wiem kiedy. No, nikt się nie zgłosił, ja nie będę nikogo na siłę dopisywał, nie? No, ogłoszałem i na Discordzie dałem ogłoszenie o zapisach i na YouTubie i na Facebooku, więc nie można było nie być poinformowanym, że są zapisy. Anyway, to co? Chyba możemy zaczynać. Pierwsze zawody, skocznia Wisła! Polska skocznia imienia Adama Małysza, punkt konstrukcyjny 120 metrów. Widzimy i nasze zawody rozpocznie zawodnik, który wylosował numer 1, Dawid Musiał. I zobaczymy, jakie są warunki na skoczni. Mamy wiatr w plecy, metr na sekundę około. Zawodnicy skaczą z 14 belki i zacznie Dawid Musiał. Dobra sylwetka w powietrzu. No i całkiem przyzwoita odległość, jak na początek mamy 127 metrów. Pierwsza pozycja, noty za styl 2x19,5, 2x19, 1,20 od polskiego sędziego. Dawid będzie pierwszy z notą 130,6 punktu. Także to jest inauguracja tego konkursu, to jest inauguracja tych zawodów. Zaś następnym zawodnikiem będzie Dust. No i zobaczymy, jak poradzi sobie ten zawodnik z wiecznych rejonów. Także powinien mieć kontrolę nad wiatrami w plecy. Dobrze się ustawił, dosyć płasko i jest dobrze, jest daleko. Jest 128 metrów, czyli o metr dalej skoczył niż Dawid Musiał i będzie prowadził. Noty 4x19,5, 1,19. Także stylowo też wychodzi lepiej o pół punktu.
i jest pozycja pierwsza. 132,9 mamy więc 2,3 przewagi i następnym zawodnikiem jest Soniczny. Widzimy, że warunki są stabilne, spokojny metr na sekundę. No i wychodzi z progu Soniczny. Dobrze się ułożył, będzie daleko, coś czuje, będzie! Piękna odległość! Brawo! 130,5 metra! I to jest dobry skok, myślę, że pozwoli mu rywalizować o najwyższe pozycje dzisiaj. 136,4 punktu! I to jest pewne prowadzenie, noty za styl przyzwoite, to jest 57,5 punktu za styl, no ale ta odległość robi całą różnicę, o 2,5 metra dalej niż Dust i jest prowadzenie, mamy tutaj 3,5 punktu różnicy. I następnym zawodnikiem jest Aoba. Widzimy, że wiatr wzmaga się nieco. Już te wskaźniki pokazują trochę większą siłę. Zobaczymy, jak Aoba sobie z tym poradzi. Dobrze się ustawił i też daleko. To jest też dobry skok. 129 metrów. 3,19 będą liczyć się do oceny za styl i jest miejsce drugie. 133,2 punktu. Druga pozycja przed Dustem, przed Dawidem Musiałem. Przypominam, że 30 skoczków awansuje do drugiej serii. To też mamy aż 15 miejsc na odpadnięcie z zawodów. Zobaczymy, kto awansuje, kto nie. Gdzie będzie Kacper Kapinos? Zobaczymy, jaki skok odda ten zawodnik. Dosyć mocno poszedł, zaatakował powietrze i to chyba da dobre efekty. 127,5 metra, doceniony styl, aż 3,20 od sędziego polskiego, szwajcarskiego i od sędziego z Włoch. I poza tym 2,19,5 także stylowo niemalże nienagannie. 133 punkty tylko o 0,2 za Aobą i o 0,1 przed Dustem, który skoczył dalej o 0,5 metra, ale noty za styl miał nieco gorsze. Tylko ja mam biały ekran. Coś się dzieje? Czekajcie. No ja mam wszystko okej, chyba. U mnie jest wszystko okej. Dobra, jest git. Może YouTube, krzaczy. Pewnie YouTube, jak odświeżenie pomogło, to pewnie YouTube. Także, krótka przerwa, jury debatowało, wiatr na chwilę się wzmógł. Zawodnik z numerem 6 cofany z belki, ale już siada na niej Michał Wysocki, numer 6 i zobaczymy, czy wiatr się uspokoi na tyle, żeby oddał skok. Jest oczekiwanie. I w końcu rusza z belki. Wiatr dobry, myślę, że jest szansa, żeby oddał dobry skok. Michał Wysocki jest wysoko, dobrze położony i będzie daleko! Ależ fantastycznie odleciał! Jest 132 metry! 132 metry! Noty za styl 19, 3 razy, 18,5 i 19,5. Noty skrajne nie będą brane pod uwagę. I jest pierwsze miejsce, 138,6 punktu. A więc Michał Wysocki będzie na pewno faworytem. Będzie walczył o podium w drugiej serii, bo to jest przewaga 2,2 punktu nad Sonicznym. Bardzo dobry skok, bardzo dobra próba. Za chwilę zobaczymy, jak poradzi sobie Anir. Jest wysoko zawieszona poprzeczka, a więc zobaczymy, jaki będzie to skok Anir. Dobre wyjście z progu, dobry lot, ale chyba nie tak daleko, żeby dzisiaj walczyć o najwyższe pozycje. 127 metrów, jest miejsce szóste, sędziowie zgodnie dają 19,5 i to jest 131,1 punktu, jest miejsce szóste, przedostatnie, pół punktu przed Dawidem Musiałem. A teraz Dawider Majzoner i zobaczymy, jak sobie poradzi ten skoczek.
niespecjalnie lubiany pośród innych zawodników. Być może to nazwisko. Ale skok przyzwoity. 127,5 metra. Szóste miejsce. Widzimy również podobne skoki. Jest szósty. 131,5 punktu. Także plasuje się póki co w dole tabeli. Tutaj trzeba skakać w okolice 130 metrów, aby liczyć się w walce o najwyższe lokaty. No i myślę, że o awans też trzeba trochę dalej niż te 127. A przed nami Samuraj! Zawodnik, który najpóźniej zgłosił się do zawodów, ale miejmy nadzieję, że było to podyktowane po prostu ostrym, ciężkim treningiem. I teraz pokaże nam dobre skoki. Jest faktycznie całkiem dobra odległość, 129,5 metra, jest trzecie miejsce, 135,1. Dobre noty za styl, dobry lot, także Samuraj, mimo że niemal spóźnił się na imprezę, to jednak było to spóźnienie ze stylem, ponieważ skakuje na trzecią pozycję, traci co prawda do naszego lidera 3,5 punktu, ale jest to strata moim zdaniem jak najbardziej do odrobienia. No i numer 10, dosyć kontrowersyjny zawodnik, skakać będzie twoja stara teraz. Twoja stara z wiatrem w plecy, 1,5 metra na sekundę. No i zobaczymy, co osiągnie na skoczni w Wiśle. I to jest 124,5 metra. 124,5 i to jest dopiero miejsce 10. Widać, że ten wiatr w plecy bardzo przeszkodził. I to jest 126,1 punktu, dość duża strata, nawet do miejsca 9. Myślę, że będzie trudno awansować do drugiej serii. Jotaro Kujo przed nami. Jotaro Kujo. Zobaczymy, czy po swojej próbie będzie stał dumnie. Czy też będzie to koniec świata dla niego? Dobrze wyszedł z progu, walczy trochę, walczy, walczy. I nie wywalczył najlepszej odległości. Jest 124 metry, 11 miejsce, noty za styl. 3,19 będą się liczyć i to jest 124,2, jest miejsce 11. Czyli tak jak numer startowy, gorzej od twojej starej poradził sobie Jotaro Kujo. I przed nami Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Zobaczymy, jaki odda skok wielki człowiek. I myślę, że pofrunie tutaj daleko. Jest przyzwoita odległość. Jest 128 metrów. Shigeru Miyamoto, pseudonim Arcywróg. 128 metrów i jest ósma pozycja. 131,4, to jest ciasno, proszę zobaczyć, miejsce 9, Anir, 131,1, po nim Shigeru Miyamoto, 8, 131,4 i zaraz potem Davider Meissner, 131,5 punktu, a więc jest straszny ścisk i do tego jeszcze 10, Dawid musiał 136 punktu, także ta różnica to są tylko 0,9 między Dawiderem a Dawidem. Jeżeli więc ci zawodnicy przejdą do drugiej serii, to rywalizacja będzie na pewno emocjonująca. Więc czekajcie chwilę, bo muszę ogarnąć ten komputer, bo on strasznie pisze. Moment. Dobra, ja już wracam powoli. O ludzie, ludzie, to jest masakra. Skocznie też się chyba nie zapisały, a no nie. Dobra, to już zaraz. Zaraz wracamy. Przy okazji macie wgląd na drugą część tego terminarza. No i dobra, wrzucę tylko z powrotem muzykę.
i startujemy ponownie. Bardzo was przepraszam, naprawdę. Sam jestem strasznie zły na to, co się stało. Mam nadzieję, że nie wpłynie to już, że dalej konkursy będą przebiegać normalnie. Anyways, pójdźmy z powrotem muzykę. No i dobra, no to co, lecimy od nowa z tym koksem. Jedziemy, wracamy. Kolejność oczywiście zawodników będzie zupełnie inna. No, adekwatnie, pięknie. Dobrze. Tak to jest z Kingdom Heartsów. Jakby... Będę wrzucał inne rzeczy, ale póki co po prostu niech będzie to. Zaczynamy od nowa konkurs anulowany ze względu na niekorzystne warunki pogodowe. Mamy nowe losowanie, nowe rozdanie, nowy konkurs, ta sama skocznia Wisła, Hillside 134 metry. Zaczynajmy zawody, zobaczmy jakie są warunki, wiatr bardzo mocny mimo wszystko, ale wiać będzie bardziej pod narty skoczkom. I zobaczymy jak sobie z tymi warunkami poradzi Skidy, pierwszy na iście startowej. Dobrze wyszedł z progu, ale trochę nisko, blisko będzie 118,5 metra, niestety... Wydaje się, że może to być troszkę za blisko, aby osiągnąć sukces. Zobaczymy jeszcze, jak będą skakali pozostali. Być może to jest kwestia podmuchu wiatru, ale póki co miejsce pierwsze. Zobaczymy, jak sobie poradzi Kacper Kapinos, który skakał w odwołanym konkursie. Zdążył oddać skok, był to skok całkiem niezły. I teraz też będzie dobra próba, około 125 metrów, 124. I będzie prowadził teraz na tą 124,7 punktu. Noty za styl całkiem przyzwoite. 3,19, 2x19,5. Oczywiście po jedne odpadają, noty skrajne. I jest pierwszy 124,7 punktu. Także póki co widzimy skoki nie najlepsze. Przynajmniej w porównaniu do tego odwołanego konkursu. Zobaczymy jak prawicej Samurai, on był w czołówce ostatnio i teraz też będzie daleko. 128,5 metra, dobre noty za styl, dwie dwudziestki, dwie dziewiętnastki, jedna 19,5 i jest prowadzenie 133,8 punktu, pomógł mu pewnie nieco wiatr. Pomogły mu warunki i ten trening, o którym mówiłem ostatnio, że poddał się ciężkiemu rygorowi i to się teraz opłaca, bo jest pierwszy i on pokazuje dobrą formę w dwóch konkursach, jednym odwołanym, drugim, teraz przeprowadzanym, pokazuje, potwierdza aspiracje o walkę, na walkę o najwyższe lokaty. Teraz przed nami Durszlak. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten skoczek, Durszlak. Skoczek z północy. Tam duże tradycje sportów zimowych i on będzie reprezentował właśnie kraje północy. I tym skokiem myślę, że rozpoczął tą reprezentację bardzo dobrze. 128 metrów. Druga pozycja będzie więc za... Samurajem, 128 metrów, 132,4 punktu i jest drugie miejsce. A więc dobry początek, widać, że wyłania nam się czołówka. Będziemy obserwowali, jak poradzą sobie Kacper Kapinos i Skidy, którzy mają te różnice punktowe nieco większe, a przed nami Pan Jaweł. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten zawodnik. Ma duże aspiracje, drugie miejsce to jest jego ostateczny cel, nie pierwsze, a konkretnie właśnie drugie, ale póki co 127 metrów i to jest miejsce trzecie, 129,6 punktu, 4,19, 1,18,5 od sędziego austriackiego. No i cóż, jest trzecie miejsce, Bóg tak chciał i tak też się stało. Garudo przed nami, Garudo, który ma...
krewnego piłkarza, który świetnie sobie poradził w zespole Sevalion TV. Teraz w pucharze Sevalion TV startuje ten skoczek i zobaczymy, czy dorówna osiągnięciami swojemu krewnemu. 128,5 metra i jest trzeci, a więc przed panem Jawłem, za samurajem, za durszlakiem, 131,8 punktu, a więc to jest strata dwupunktowa. Widzimy, że te odległości są bardzo, bardzo podobne. 128,5 samuraj i Garudo, 128 durszlak, ale dobre noty za styl. 127 pan Jawoł i przed nami Seversi! Seversi, który lubi te skocznie. Zobaczymy, jaki skok odda teraz. Jest dobrze ustawiony, dobrze ułożony w powietrzu i ląduje mniej więcej tam, gdzie reszta. 128,5 metra, ale 3 noty 19,5 dają mu prowadzenie i chyba będzie egzekwo z samurajem. Tak jest, to jest dokładnie ta sama nota, a więc to jest zawieszona teraz poprzeczka na tej odległości. Jeżeli ktoś przekroczy 130 metrów, to myślę, że ma duże szanse na to, aby dzisiaj walczyć o zwycięstwo. A przed nami Adam Mickiewicz. No i zobaczymy, czy ten skok będzie można spisać na straty. Czy to będzie skok dziadowski, czy też będzie pięknie, będzie daleko. Jest 128 metrów, 128 i jest miejsce piąte, też wydaje mi się, że będzie dzielił swoją pozycję, a jednak nie, 40 za Garudo, jest przed panem Jawłem, ale to jest kolejna nota powyżej 130 punktów i wielki wieszcz na piątym miejscu, a przed nami Dust, w konkursie odwołanym poradził sobie całkiem nieźle, on panuje nad wiatrami. I mknie jak burza nad skocznią. Dobrze ułożony, będzie łapał to noszenie i jest daleko, chyba najdalej. 129,5 metra, więc jest najdalej. Faktycznie i Dust uniósł się na wietrze i będzie prowadził 135,6 punktu. 135,6, 3 razy 19,5, a więc piękna nota. 58,5 punktu za styl. Jedna nawet 20 od sędziego z Włoch. Ale to i tak będzie duża nota, to jest duża przewaga, 1,8 punktu nad samurajem i Seversim, tak dokładnie jest i to jest dobry skok, myślę, że na pewno da mu awans do drugiej serii, a kto wie, może też walka o zwycięstwo jest mu pisana, a teraz przed nami Wumi. Zobaczymy, jaki skok odda ten zawodnik, wiemy, że jest tutaj możliwe dalekie skakanie. Zobaczymy, jak poradzi sobie z tym ten skoczek. Jest dobrze, ale nie tak, żeby pokonać prowadzącą trójkę. 128 metrów, jest siódmy. 129,9 punktów. Widzimy noty za styl niespecjalne. 18,5 od wszystkich pięciu sędziów byłyby całkiem niezłe, gdyby nie to, że tutaj trzeba mieć dziewiętnastki, aby walczyć. Widzimy, że wśród tych skoczków, którzy skakali 128, to jednak jest nota najgorsza i Wumi na miejscu siódmym. A przed nami Mega Man. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten błękitny bombardier, czy będzie miał wybuchowy, wystrzałowy skok. Leci trochę, nim chwieje w powietrzu. I 125,5 metra. Widzieliśmy, że miał pewne problemy w locie, że gdzieś w okolicach 70, 80 metra nieco go przechyliło i walczył z tym, walczył, aby polecieć jak najdalej. 125,5 metra i to jest miejsce dziewiąte. 126,4 punktu, a więc będzie on miał, myślę, problemy z awansem. Zobaczymy, jak dalej potoczą się te zawody, ale póki co strata jego do czołówki jest znaczna. To jest 9,2 punktu straty do Dusta, więc całkiem sporo. A przed nami Konrad. Konrad będzie miał całkiem niezłe warunki. Trzeba tylko trafić na progu.
i panować nad swoją sylwetką w locie i on to zrobił! Jest pięknie, jest daleko i będzie prowadzenie 130 metrów! 130 metrów, a więc to jest tak jak mówiłem, że to jest odległość, która pozwoli walczyć o zwycięstwo! Walczyć o najwyższe lokaty, bardzo ładnie, stabilnie, w locie wiedział, jak się ułożyć, żeby złapać jak najwięcej z tego powietrza i jest pierwszy, 136,5 punktu, a więc przewaga 0,9, czyli dokładnie pół metra przewagi nad Dustem. To jest ta sama nota za styl, ale 0,9 punktu za pół metra, bo przypominam Państwu, 1,8 punktu jest za metr, a więc połowa tego za pół metra i mamy naszą notę końcową dla Konrada, a przed nami Tate, Artur Jerychoński i Kaspar. Kaspar będzie kończył nam pierwszą piętnastkę zawodów, po której króciutka przerwa techniczna, a przed nami Tate. Dobrze wyszedł z progu, dosyć wysoko, walczy o dobrą sylwetkę w locie. I to jest 127 metrów, 127. Dobrze stylowo skoczony skok. Dobrze wykonany. 19,5 dwa razy. Dwa razy 19, jedna 20. 20 oczywiście odpadnie razem z jedną 19 i jest na miejscu ósmym. Z 13 skoczków 136 punktu. Będzie więc czekał na rezultaty innych, bo jeszcze nie może być pewny awansu. Przed nami Artur Jerychoński. Wiatr prawie 2 metry na sekundę. Zobaczymy, czy pomoże w oddaniu tego skoku. Ładne wyjście z progu, dobrze przeszedł do lotu i jest daleko, ależ odleciał Artur! 131 metrów! 131 metrów i jest daleko i będzie prowadził 3,4 dziewiętnastki, jedna nota 19,5 od sędziego ze Słowenii. I będzie 136,8. Zobaczymy, ile to jest. 30 punktu przed Konradem. 30, a więc tutaj trochę za styl mu tych punktów odjęto, ale prowadzi i to najważniejsze. A przed nami Kaspar. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten zawodnik. Czy z kwaśną miną będzie opuszczał dzisiaj skocznie, czy też wesoły, szczęśliwy z udanej próby. Kaspar też dobrze ułożony w powietrzu. Dobra sylwetka, złapał noszenie i będzie około 130 metrów. 129,5 i jest czwarty, więc będzie też walczył. Ta strata to będzie jedynie 1,7 punktu. 129,5. 3 razy 19,5, 19. Sędzia z Włoch surowy dał tylko 18 punktów za tą odległość, a to był bardzo ładny skok w powietrzu, bardzo ładny skok stylowo, dobre lądowanie, nienaganne. No i dobra odległość, to jest klasyfikacja po 15 skokach, tymczasem krótka przerwa techniczna. I wracamy po przerwie. Zobaczymy, jak poradzi sobie Michał Wysocki. To jest zawodnik chyba najbardziej pokrzywdzony przez zmianę terminu zawodów. Prowadził w odwołanym konkursie, ale być może teraz potwierdzi swoją formę, swoje aspiracje. Ma dobry wiatr, warunki się zbytnio nie zmieniły. Zobaczymy, dobre wyjście z progu.
Jest dobra sylwetka, złapie to noszenie i również dobry skok. Dobra odległość, 129 metrów. 129 metrów, a więc jest na piątym miejscu. Jest na piątej pozycji, nie jest to co prawda miejsce pierwsze, ale myślę, że problemów z awansem do... drugiej serii nie będzie miał problemu. Widzimy noty za styl, 19,5 od trzech sędziów, 19 od dwójki. Mamy dobrą notę, ogólnie to jest 58 punktów za styl. Dosyć dużo za samą odległość i jest piąty, traci do pierwszego Artura Jerychońskiego 2,6 punktu, czyli to jest gdzieś około 1,5 metra. Jest na pewno do odrobienia w drugiej serii. Farios Sapphire teraz przed nami. Numer 17. Zobaczymy, jak poradzi sobie ten zawodnik. Dobrze wyszedł z progu. Zaatakował powietrze i to się opłaciło. Jest 129 metrów również, czyli taka sama odległość, taka sama nota za styl, a więc będzie ex aequo Farios z Michałem Wysockim na pozycji piątej. Pozycja piąta, widzimy, że ex aequo również na siódmym Samurai i Seversi po tych skokach 128,5 metra. Piąta pozycja, będzie okazja do ataku na pozycję lidera. A teraz przed nami Luna. Luna jest zawody rozgrywane przy blasku księżyca, więc zobaczymy, czy to pomoże w uzyskaniu dobrej odległości. Na pewno skok jest dobry, 128,5 metra. Dobre noty za styl, 4,19,5 i jest 133,8 punktu łączna nota. Strata do lidera to będzie 3 punkty, ale jest ex aequo z Samurajem i Seversim, a więc proszę, trzech skoczków, trójka skoczków z tą samą łączną notą za pierwszy skok, 133,8 punktu. Ależ będzie walka w drugiej serii, myślę, między nimi i między również Michałem i Fariosem. To jest dosyć ściśnięta grupa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na koniec drugiej serii. A przed nami Jack Mioff. Zobaczymy, jak Jack sobie poradzi. Naprawdę musi dużo rzeczy się zgrać, aby osiągnąć dobrą odległość. I tutaj niestety wydaje się, że nie wszystko zagrało. 126,5 metra to jest pozycja 15. Miejsce 15, 129,7 punktu, no to całkiem dobra, ale może nie wystarczyć do awansu do drugiej serii. Już widzimy, że awansuje na pewno Artur Jerychoński, awansuje Konrad. Awansuje Dust i Kaspar, oni są pewni występu w serii drugiej, a przed nami Juliusz Słowacki! Niechaj leci Juliusz jak na chmurze do ojczyzny, na tej ojczystej ziemi. Zobaczymy, jak poradzi sobie Juliusz. Dobre wyjście z progu, złapał powietrze, noszenie i jest dobry skok, 128 metrów. 128 metrów. Pozycja dziesiąta. A więc Juliusz 10 z 20 jest w połowie stawki. 3 razy 19,5, 1 20 od sędziego z Austrii i jest dobra pozycja. 132,9 to są 3,9 punktów straty do Artura Jerychońskiego, ale jest to pozycja, która myślę powinna dać mu awans do drugiej serii. Awans ten już wywalczyli sobie łącznie Michał Wysocki z Fariosem Sapphire'em. Przed nami z kolei Stanisław Korespond. 21 numer startowy, po nim Janina ze Szczecina i Nuclear Option. Stanisławie, jak sobie poradzisz?
Nie jest to najłatwiejsze skocznie w kalendarzu, ale to będzie daleki skok! Ależ niesamowicie się popisał ten zawodnik! 131 metrów! 131 i jest pierwszy ex aequo! Będzie ex aequo z Arturem Jerychońskim! 136,8 punktu! Ależ pięknie ustawił się w powietrzu! Znakomicie! Złapał wiatr, złapał noszenie i będzie pierwszy, a więc szykuje nam się ciekawa druga seria, bo tutaj będą walczyć i Artur, i Stanisław, i Konrad też jest blisko. To jest wszystko do rozstrzygnięcia, to będzie walka, w której będzie liczył się każdy metr, każdy centymetr. A czy do tej walki włączy się Janina ze Szczecina? To się za chwilę okaże. Janina ze Szczecina. Dobre wyjście z progu. Też złapie wiatr, czy złapie noszenie. Warunki! I jest 126 metrów. 126 metrów. 129,3 punktu. Może być awans do... Może być problem z awansem do drugiej serii. Zobaczymy jeszcze po skokach innych, ale teraz nie można być tego pewnym. 126 metrów to jest pozycja 19. A przed nami Nuclear Option. Zobaczymy, bo warunki zdają się mimo wszystko sprzyjać dobremu skakaniu. Zobaczymy, jak poradzi sobie Nuclear Option. On też zaatakował, agresywnie poleciał i to się opłaci. To będzie dobry skok. 129 metrów. 129, nota za styl 56,5. Widzimy dwie 19, jedna 18,5. Będą się liczyć do ostatecznej oceny, a więc skok był całkiem niezły. Widzimy różne podejście do skakania na tej skoczni. Niektórzy agresywnie atakują od początku, kładą się szybko na nartach, próbując złapać noszenie. Niektórzy spokojnie przyjmują sylwetkę, starają się znieruchomić w locie. I to przynosi różne skutki. Miejsce 12 w tej chwili. Miejsce 12 Nuclear Option. A więc jeszcze awans nie jest pewny. Z awansem póki co... Samurai Seversi i Luna. I oni będą okupować to miejsce jeszcze przez jakiś czas. Zobaczymy, czy awansuje Juliusz Słowacki. Jest na pewno tego bardzo blisko. No i zobaczymy też, jak poradzi sobie Soniczny. Soniczny z dobrym skokiem w odwołanym konkursie. Teraz wydaje się, że też dobrze trafił na progu i będzie dobry skok. To jest około 128 metrów, 128,5. Jest na pozycji 16 obecnie, 131,3, a więc trochę tymi notami za styl. Być może grzebie swoje szanse Soniczne. To się jeszcze okaże. Na razie jest w tej dolnej części tabeli. A przed nami Michał Śmigrodzki. Skoczek Sevalion TV, reprezentant gospodarzy w tym pucharze. Zobaczymy, jak Michał sobie poradzi. Czy pogodzi wszystkich, czy też będzie bił się w środku, a może nawet w ogóle nie awansuje do drugiej serii. To się za chwilę okaże. Michał już w powietrzu, zaatakował również mocno i będzie w czołówce. 130,5 metra i to jest dobry skok. To będzie miejsce w czołówce Michała. 130,5 metra. Widzieliśmy szybko, dobrze, zdecydowanie wyszedł z progu i złapał warunki. Jest czwarty. 135,9 punktu, ale tam jest ścisk. Szósty Kaspar, 135,1. Pierwszy Artur i Stanisław, 136,8. To jeszcze się mieści w granicy jednego metra. To się mieści w granicy metra. Niewielka strata. I przed nami ostatnia dwudziestka tego konkursu. Zacznie ją Majzono. Zobaczymy, jak poradzi sobie Majzono. Jest całkiem dobre wyjście z progu, ładne przejście w fazę lotu i jest dosyć daleko. Majzono 130 metrów i wyprzedza Michała, który przed chwilą skoczył o pół metra dalej, o 0,1 punktu. Noty za styl zadecydowały, jest 58 punktów za styl, jedna odrzucona 20 od sędziego kanadyjskiego. I nota
będzie pozwalała walczyć. To jest, proszę zobaczyć, 0,8 punktu, niecałe pół metra straty do Artura Jerychońskiego, a więc szykuje się niesamowita walka w końcówce. No a teraz Dawider Majzoner. To jest dosyć ciekawa zbieżność nazwisk. Przed chwilą Majzoner, teraz Dawider Majzoner. No i zobaczymy, czy będzie też zbieżność odległości. Jest na pewno blisko tego, ale chyba nie doleciał do 130 metra. Jest 128,5 i proszę Państwa, to jest czwarty zawodnik z notą 133,8. A więc będziemy mieli czwórkę. Za chwilę zobaczymy, jak to wygląda. Proszę bardzo, Samuraj, Seversi, Luna i Dawider Majzoner. To oni osiągnęli taką odległość i to oni okupują to samo miejsce. Mamy za sobą 27 skoczków, także Juliusz Słowacki jeszcze nie jest pewny awansu. On musi jeszcze chwilę poczekać. No i Leon Ostrołęcki jest przed nami. Leon Ostrołęcki, Glewik i Adenozyno Trifosforan, zawodnik z 30 numerem, i później przejdziemy już do 15, która będzie nam wieńczyć tą emocjonującą pierwszą serię. Tymczasem przed nami Ostrołęcki, jest wysoko, złapał noszenie i to jest też daleki skok. Zobaczymy, myślałem, że to może być 132 metry, ale jest 131 metrów. Noty za styl mogły być lepsze, są 3 razy 18,5, a więc traci trochę punktów pod tym względem. Ostrołęcki jest siódmy, za chwilę zobaczymy, jak go to plasuje. Leon Ostrołęcki jest za Dustem o 0,3 punktu i traci do liderów 1,5 punktu. Mimo że skoczył tyle samo, to jednak widzimy, że te noty stracił na nich Leon aż 1,5 punktu straty. A przed nami Glewik i Adenozyno Trifosforan. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Jest dobre ustawienie w powietrzu i około 130 metrów. 130,5 i jest miejsce siódme. 135,4 punktu, jest siódma pozycja Glewika. Będzie też w czołówce. Dalej czeka Juliusz Słowacki na awans. I przed nami Adenozyno Trifosforan. Zobaczymy, czy pomiędzy tym zawodnikiem a tą skocznią zaiskrzy jakaś chemia. Czy to pomoże w osiągnięciu dobrej odległości. Adenozyno Trifosforan przed nami daleko, daleko i chyba będzie na prowadzeniu. A więc jednak ta chemia istnieje. 132 metry jest jak najbardziej prowadzenie. Zobaczmy jeszcze raz ten piękny daleki skok. To jest fantastyczna sprawa. Piękne wyjście z progu i zobaczymy ten przepiękny lot. Stabilna sylwetka w locie, znakomicie i najdalej. Adenozyno Trifosforan, 132 metry. 132 i jest prowadzenie w tej chwili. Krótka przerwa przed nami. No ale to jest 139,6 punktu. Zobaczymy, bo to jest naprawdę gigantyczna przewaga. Przecież to jest metr plus jeszcze za styl, czyli mamy
w sumie 2,8 punktu. 2,8 punktu. To jest 1,5 metra, jeżeli chodzi o przeliczenie na punkty, a więc... Znakomita sprawa. Jest prowadzenie i zobaczymy na odpowiedź ostatniej piętnastki, bo przed nami Anir. No i teraz poprzeczka zawieszona naprawdę wysoko. Ten skok musi być fenomenalny, jeżeli chce powalczyć o czołowe lokaty. A jest 129 metrów. Może trochę zabraknąć, bo jest miejsce 17 o 1/10 punktu za tą czwórką, która jest ex aequo ze sobą. Proszę zobaczyć, Anir skoczył 129 metrów, ale noty za styl zepchnęły go za tę czwórkę i jest niżej niż granica, która daje... która przedziela zawodników z awansem. 31 skoczków, więc teraz Anir pierwszy na liście oczekujących. Jeżeli ktoś skoczy gorzej, to Anir wskakuje do konkursu. Został zepchnięty Juliusz Słowacki niżej. Wiem, że wielu czeka na to, aby on dostał się do konkursu dalej. Ma wielkich fanów, ma dużo zwolenników Juliusz. A przed nami, i to jest ciężka chwila dla mnie jako dla komentatora, gdyż jest to zacenzurowane imię, ale nie można ukrywać tego, nie można pozbawiać zawodników tożsamości. To też mając nadzieję, że dyrekcja wykaże się zrozumieniem, powiem, że następny skacze Michoteo. Tak jest, Michoteo. To jest właśnie pełne imię tego zawodnika. I trzeba odważnie mówić prawdę, mówić tak jak jest. Przedstawiać zawodników. Ja osobiście nie zgadzam się z cenzurą i przed nami chcę, żebyście Państwo wiedzieli, wystartuje właśnie Michoteo. Miejmy nadzieję, że te problemy z jego imieniem nie przełożą się na jego formę na skoczni. Michoteo! Wydaje mi się, że trochę spóźnił. Zobaczymy, czy wyciągnie. Niestety! Niestety! 125,5 metra i Michoteo nie będzie... Nie zobaczymy go raczej w drugiej serii. Wielka szkoda, chyba jednak zadziałała ta afera z cenzurą. Niestety zestresowany... Wszedł na skocznię i nie poradzi sobie, ale miejmy nadzieję, że będziemy go oglądali jeszcze w następnych zawodach, że nie będziemy mieli takich problemów z wyświetlaniem tej nazwy w przyszłych konkursach. To się jeszcze okaże, a póki co miejsce 30, a więc do serii. Drugi awansuje w tej chwili Anir i Juliusz Słowacki jest pierwszym oczekującym. Fenoloftaleina przed nami. Tworzą całkiem zgraną parę z adenozynotrifosforanem, więc zobaczymy, czy fenoloftaleina również powalczy o najwyższe lokaty. Jest dobre wyjście z progu, jest dobre noszenie, no to jest po prostu niesamowite! 131,5 metra! A więc te wspólne treningi opłaciły się! Znakomite skoki! Najpierw adenozynotrifosforan, a później fenoloftaleina. Drugie miejsce! 137,7 punktu, a więc... Jest o 0,9 przed Arturem Irychońskim, jest przed Stanisławem Korespondem o tyle samo i traci do adenozynotrifosforanu 1,9 punktu. 1,9, tyle wynosi strata fenoloftaleiny do adenozynotrifosforanu. Muszę się napić. Czemu ja przepuściłem tych skoczków do drugiej serii? Teraz będę sobie język łamał jeszcze bardziej. Następni zawodnicy. Zobaczymy. Oto przed nami Shigeru Miyamoto. Pseudonim Arcywróg. Zobaczymy, jak poradzi sobie Shigeru. Czy...
wzburzy tą harmonijną... te harmonijne prowadzenie pierwiastków. Okazuje się, że nie. Mamy 128 metrów Shigeru na 23 pozycji, a więc awansu nie może być pewnym. 131,4 punktu Shigeru ex-aequo z Mickiewiczem, a to oznacza, proszę Państwa, że Juliusz Słowacki awansuje do drugiej serii. Juliusz Słowacki jest z awansem, także jego fani na pewno bardzo, bardzo się cieszą z pozycji swojego ulubieńca. A przed nami Jotaro Kujo. Jotaro ostatnio określił swój skok jako koniec świata, a może teraz będzie stał dumnie. Jotaro Kujo! I znakomicie! 130,5 metra Jotaro! Jest siódmy, 19 noty od czterech sędziów, 18,5 od sędziego austriackiego. Siódme miejsce będzie chyba również się dzielił z Michałem Śmigrodzkim. Tak jest, dużo tych... lokat ex-aequo, ale konkurs stoi na naprawdę niesamowicie wysokim poziomie, więc to tego trzeba się spodziewać. No i ostatnia dziesiątka przed nami, a zacznie Kyoko Kirigiri. Kyoko Kirigiri dosyć uważnie badała skocznie przed konkursem. Zobaczymy, czy to poskutkuje udanym skokiem. Tak się właśnie stało. A więc to zapoznanie się z obiektem przynosi wymierne rezultaty. 131,5 metra i jest o pół punktu przed fenoloftaleiną. Traci do adenozynotrifosforanu. Co prawda za chwilę zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. Kyoko jest na drugim miejscu, traci 1,4 punktu, a więc jest blisko, jest dosyć blisko czołówki, rozdziela chemiczną parę i będzie rywalizować na pewno Kyoko o pierwsze miejsce. Znakomita sprawa, znakomite zawody póki co, a przed nami Aoba. No i zobaczymy, wiatr się wzmaga, ponad 0,2 metra na sekundę. Czy Aoba wykorzysta te warunki, aby również odlecieć rywalom? Jest trochę bliżej, wydaje mi się, że może nie być awansu. 128,5 metra, 24 miejsce, 132,3, więc nie. Pamiętajmy, że 133,8 to jest ta nota, do której trzeba równać, a Aoba zdaje się, że jest zbyt blisko, za nisko, aby dostać się dalej. I jest 24, więc awansuje Nuclear Option do drugiej serii z wynikiem 129 metrów. 132,7 punktu to jest nota, która daje awans w tym momencie. Tak trzeba skakać. Zobaczmy więc na pierwszą dziesiątkę przed skokiem Shagiego. To jest adenozynotrifosforan pierwszy, później Kyoko Kirigiri, na trzecim miejscu fenoloftaleina, czwarte ex-aequo zajmują Artur Jerychoński i Stanisław Korespond, na szóstym miejscu Konrad, siódma Maizono, ósmy Michał Śmigrodzki z Jotaro Kujo i dziesiąty Dust z notą 135,6 punktu. A teraz przechodzimy do skoku Shagiego. Jak sobie poradzi? Czy będzie wysoki, daleki skok? Na pewno wyszedł wysoko Shagi. I będzie też daleko. Wydaje mi się, że to może być awans do drugiej serii. Jest 129 metrów i 132,7. To jest dokładnie nota, o której mówiłem, że awans daje. A więc Shagi z miejscem w konkursie. Ex-aequo z Nuclear Optionem. Placek teraz przed nami. Placek, później Nian Shir. No i jest już w locie, już jest w powietrzu placek. Musi skoczyć około 130 metrów, aby przeszedł do drugiej serii. Jest 129 i też 132,7 punktu. Czyli ex-aequo z Shagim, ex-aequo z Nuclearem. I będzie... będzie walczył w drugiej serii. Niewykluczone, że powalczy o
wyższe lokaty, bo te straty nie są naprawdę duże. Wszystko może się okazać. Nian Shir przed nami. Zobaczmy, dobre wyjście, chociaż trochę niespokojnie po wyjściu z progu. I 128,5 metra Nian Shir, jest 30. 131 i 30 punktu i to chyba nie da mu awansu. Chyba na pewno, bo po 30 miejscu już się nie awansuje. Przypominam, że pierwsza 30 będzie startowała w serii drugiej. Tommy Oliver przed nami. Zobaczymy, jak poradzi sobie Tommy Oliver. Ma dobre warunki. Wylosował sobie numer późniejszy, a więc wielu już skakało przed nim, zna wyniki, wie ile skoczyć. 128 metrów to chyba jednak nie jest 100, jest 27 Tommy. 131,9 punktu. I to plasuje go za Aobą, za Durszlakiem. A więc jest pierwszym oczekującym. Być może jeszcze awansuje do konkursu. Ale ktoś z czwórki Lech Machluj, Dawid Musiał, Konrad Zgrzybowicz i twoja stara musi swój skok zawalić. Oczywiście nie życzymy tego i życzymy, żeby Lech Machluj odleciał jak najdalej. Dawno już nie było skoku na 130 metrów, a to dawałoby szansę walki o zwycięstwo i Lech Machluj skacze 130 metrów, będzie na miejscu 11, 19 punktów od sędziego z Polski i z Austrii, 19,5 od Włocha i od Słoweńca, 18 od Kanadyjczyka, nie będzie się liczyć i jest pozycja 11 Lecha Machluja, jest za Dustem przed Glewikiem. Proszę zobaczyć, 1/10 punktu. Glewik 135,4, Lech 135,5 i Das 135,6. Fantastyczna sprawa. A teraz Dawid Musiał. Dawid Musiał przed nami. On zaczynał konkurs przerwany, ale jest niemalże na końcu. Tym razem i zobaczymy, czy to poskutkuje lepszym skokiem. Jest wysoko i będzie dobra odległość. 128,5 metra, jest 29, a więc niestety jest pierwszym oczekującym. Wchodzi do drugiej serii Tommy Oliver, a Dawid Musiał przegrywa awans o 1/10. Zresztą nie jest powiedziane, że przegrał, bo jeszcze dwa skoki przed nami. I to wszystko może się za chwilę zmienić. Na pewno już Adam Mickiewicz, Shigeru Miyamoto nie awansują. No jak sobie poradzi Konrad Zgrzybłowicz? Dobre wyjście z progu. Jest wysoko Konrad. Złapie warunki i będzie daleko. Jest 131 metrów. I będzie na miejscu 13, a więc znowu noty za styl. 4 razy 18,5. I to właśnie problem z dobrym lądowaniem prawdopodobnie nie pozwala mu zająć wyższej lokaty, ale myślę, że Konrad nie będzie niezadowolony. Pozycja 13 ex aequo z Leonem Ostrołęckim. To jest strata 4,3 punktu do adenozynu trifosforanu. Jest to trochę metrów, ale myślę, że dalej do nadrobienia. No i zakończy zawody twoja stara. Zobaczymy, jaki skok odda twoja stara. Będzie kończyć, a więc miejmy nadzieję, że to będzie dobry skok, że to jest coś, co da awans twojej starej i jest 128 metrów, niestety. Miejsce 36. Miejsce 36. 130,9 punktu. A więc twoja stara nie awansuje. I zobaczymy, jaka jest końcowa tabela. Na pierwszym miejscu adenozyno trifosforan 132 metry.
najdalsza odległość. Na drugim miejscu Kyoko Kirigiri 131,5, nota 138,2 i na trzecim Fenoloft Aleina również 131,5, ale o pół punktu gorzej, jeżeli chodzi o styl. Później Artur Jerychoński i Stanisław Korespond uzupełniają pierwszą piątkę notą 136,8, skok 131 metrów i to jest lista pozostałych, ostatnim, który załapał się do drugiej serii. Ostatnimi dwoma zawodnikami są Garudo i Dawid Musiał, a więc Dawid, o którym mówiłem, że możliwie przegra serię, awans do drugiej serii, dostał się ex aequo z Garudo do konkursu. Dobra. Słuchajcie, zrobimy krótką przerwę. 5 minut. Prawdopodobnie dzisiaj, ze względu na tą wcześniejszą awarię, przeprowadzimy tylko ten jeden konkurs i prawdopodobnie jutro po prostu, pewnie o podobnej porze, rzucimy zawody, które miały być dzisiaj, czyli drugi konkurs w Kusamo. Długo to trochę schodzi, myślałem, że będzie trochę szybciej, ale tylu zawodników. Szyję długo, też mówię, przez te problemy techniczne trochę się zeszło. Dobra, jak tam muzyka? Leci. Ścieżka 12 z 30, więc myślę, że na spokojnie starczy do końca. Teraz krótka przerwa, dosłownie do 19:10. Swoją drogą, drodzy moderatorzy, teraz już jak będziecie widzieć multikonta wiadome, to po prostu strzelajcie bez ostrzeżenia. Się napiję jeszcze. Ta, wymawianie. Kilka razy pod rząd adenozynotrifosforan i fenoloftaleina. Jeszcze pamiętanie bez patrzenia, które było które. To jest wyzwanie. Fenoloftaleina jest różowa, ale które na którym miejscu? O to mi chodzi, bo jak nie widzisz sylwetek i kolorów, to... Możesz opowiedzieć, Damianie, czemu nie? Tam teraz leci, okej. Okay. Lubi zasady chyba. No tak. No to lecimy z drugą serią konkursu.
Zasadniczo jest różowa. Zaczynamy dalsze skoki. Jak mówiłem, dzisiaj jedynie Wisła. Jutro pewnie ogarniemy Kusamo. Jak nam dobrze pójdzie z czasem, to ogarniemy obydwie serie. Obydwa konkursy. Tak czy siak. Zaczynamy drugą serię. Rozpocznie Gerudo we współ z Dawidem. Musiałem, także to jest dzisiaj 31 zawodników. Z powodu tego, że Gerudo i Dawid musiał zajmują egzekwo pozycję 30. Widzimy, że dużo jest zawodników, którzy swoje pozycje dzielą z innymi, ale to po prostu świadczy nam o wysokim poziomie konkursu. Różnice są naprawdę niewielkie. Gerudo traci do pierwszego miejsca tylko 7,8 punktu. Co prawda może to nie być wystarczające przy takim poziomie, aby powalczyć, ale zobaczymy. Warunki się jakoś zbytnio nie zmieniły, a więc Gerudo! Pierwszy skok w drugiej serii! Już w pierwszym skoku mamy dobrą odległość! 129,5 metra! 129,5 metra i to jest łącznie nota 265,4 punktu, a więc Gerudo wykorzystał swoje dobre warunki, wykorzystał swoją szansę i być może awansuje nieco wyżej w klasyfikacji. Zależy też od skoku Dawida Musiała, który musi skoczyć tak samo daleko, jak nie dalej, żeby przeskoczyć rywala. I jest dalej, jest daleko, jest 130,5 metra, 130,5 i będzie prowadzenie. Noty za styl identyczne, a więc tutaj rozstrzyga tylko odległość, a ta jest wyższa o metr i właśnie o 1,8 punktu. 1,8 i jest prowadzenie, czyli dokładnie o metr. Wszystko to się rozstrzygnęło właśnie w tym jednym metrze. A przed nami Tommy Oliver. I aby prowadzić, to też musi być skok około 130-metrowy. Zobaczymy, jak Tommy sobie poradzi. Walczy z wiatrem i niestety chyba trochę za blisko. 127,5 metra. Jest trzeci. No, dwa solidne skoki. 128, 127,5 jest powtarzalność, ale 3 punkty różnicy między nim a Gerudo. Tak to właśnie wygląda. Przed nami teraz Aoba. Aoba 128,5 w pierwszej serii. 132,3. Także to też powinien być naprawdę daleki skok, jeżeli chce powalczyć, ale jest 127 metrów i nota 259,9 punktu nie daje mu to nawet trzeciego miejsca. I jest miejsce czwarte. Widzimy, że tak to się przedstawia. Strata 2,5 punktu do Tommy'ego Olivera. Warunki, wydaje się, że wiatr trochę ucichł. Zobaczymy, jak to wpłynie na skok Durszlaka. To muszą być dalej 130-metrowe skoki. I Durszlak daleko, dosyć daleko! 129 metrów i będzie druga pozycja, 5,19. Sędziowie zgodni w ocenie tego skoku. 129 metrów i jest drugi. O 0,2 wyprzedza Gerudo. Durszlak traci jednak 1,6 do Dawida Musiała. Dawid, widzimy, że wskakuje coraz to wyżej w klasyfikacji. Odkuł się tym drugim skokiem zdecydowanie. No i przed nami trójka skoczków z takim samym wynikiem. Nuclear Option przed nami, to jest 132,7 punktu. Nuclear Option, Shaggy i Placek będą przed nami. Wyszedł za późno z progu Nuclear Option i to niestety będzie krótki skok. Niestety 117 metrów, jest szósty. Jest szósty
widać, że tutaj to spóźnienie ma naprawdę duże znaczenie przy odległości. No ale zobaczymy jeszcze Shaggy i Placek. Nie mogą wyprzedzić Dawida. Ale może to się zmieni po tym skoku. Shaggy spokojnie w powietrzu. Dobry dystans, dobra odległość. 129 metrów jest drugi, więc zbliżają się powoli. Z 265,9 punktu, czyli będzie o 1,3 za Dawidem. To jest dalej duża strata, 1,5 metra. Naprawdę świetną sobie przewagę zbudował Dawid w tej drugiej serii. No zobaczymy, może Placek przejmie prowadzenie. Dobrze wyszedł z progu. Walczy o odległość, jest bardzo aktywny w powietrzu! Jest daleko! Jest piękny skok! 131,5 metra, więc niesamowite! Brawo, brawo, brawo! Będzie prowadzenie i coś czuję, że Placek szybko go nie odda! 131,5 metra! Zobaczymy jeszcze raz na powtórce ten skok. Jak to wszystko wyglądało dokładnie. Pięknie się wybił, pięknie znalazł tu swój moment i szybował, leciał. Wspaniale, fantastycznie, niemal nieruchomo w powietrzu. I jest na prowadzeniu po tym skoku. Noty za styl widzimy 3,19, 19,5, 18,5 skrajne odpadają, co prawda, ale to wystarczyło, aby Placek objął prowadzenie. O 3,2 punktu wyprzedza Dawida Musiała. Fantastyczny skok, brawo, brawo Placek. No, a przed nami Juliusz Słowacki i już słychać doping na trybunach dla Juliusza. Zobaczymy, jak go poniesie ta gromada fanów. Juliusz Słowacki. Niestety. 125,5 metra, a więc obłok zgasł. 125,5 i daje mu to siódmą pozycję. Juliusz jest więc w gronie 9 zawodników siódmy. Mogło być nieco lepiej, no ale to są zawsze punkty. Jest zawsze dobra pozycja, występ w drugiej serii. A przed nami Anir. Anir 129 metrów w pierwszej serii. No ale teraz musiałby skoczyć 131, aby wyprzedzić Placka, aby objąć prowadzenie. Jest daleko. Wydaje mi się, że może być drugi. Nie, jest trzeci. 129,5 metra. Dwa naprawdę równe, dobre skoki. Tutaj trochę noty za styl położyły tego zawodnika, jego szanse, bo 3 razy 18,5, 2 razy 19 i jest trzeci, traci 0,4 punktu do Dawida Musiała ostatecznie. No i przede wszystkim 3,6 do Placka, to są 2 metry różnicy. 2 metry. No i teraz ta czwórka, która zajmowała ex aequo lokatę 18 po pierwszej serii, zacznie Samuraj. 128,5, ale jego myślę, że stać tu na więcej. On dobrze się spisywał w każdej serii na tej skoczni i to widać. I będzie pierwszy! 130,5 metra! Jest pierwszy! Noty za styl tu zadecydowały i ta przewaga z pierwszej serii, bo mamy 3,19,5, 2 razy 19 punktów, a więc nota duża, 58 punktów i mimo, że metry bliżej skacze Samuraj, to prowadzi o 0,3 punktu. 0,3 przed Plackiem, a więc to jest ta forma, o której mówiłem. 130,5 metra w dobrym stylu skoczone, daje mu prowadzenie, a przed nami Seversi. Kolejny skoczek, który osiągnął 128,5 metra. No i może być bardzo trudno, bo musi skoczyć tak samo jak swój rywal i chyba to zrobił! Niebywałe! 103!
131,5 metra! 131,5 metra, więc jest prowadzenie. Jeszcze lepiej skoczył niż samuraj. Jeszcze lepszy skok. Oczywiście zobaczymy powtórkę, ależ to była znakomita próba. Pięknie. Fantastyczna sylwetka, nieruchomo, jak ładnie leci. 128,5 w pierwszej serii, 131,5, ładnie, stylowo, 57 punktów za styl i prowadzi. Prowadzi zdecydowanie, bo to jest nie aż tak zdecydowanie 80, ale jest to prowadzenie mocne, jest to pewien postawiony komunikat, zasygnalizowanie, że będzie się liczył w walce o najwyższe pozycje. A przed nami Luna. No i zobaczymy, bo warunki są świetne. Czy Luna też skorzysta? Czy też odda dobry skok? Około 130 metrów trzeba tutaj uzyskać, żeby prowadzić. Jest 127,5 metra. Widzieliśmy, że te warunki trochę się pogorszyły na ten skok. Wiatr był 1,3 metra na sekundę. Wydaje się, że wybicie z progu, że sylwetka w locie były dobre, zabrakło chyba tylko tego noszenia. Siódme miejsce, 265,8 punktu, a więc Luna mieści się w środku stawki. Punkty do klasyfikacji Pucharu Świata tak czy siak będą. Dwa przyzwoite skoki i przed nami Dawider Majzoner. Ostatni z tych czterech, z tej czwórki skoczków, którzy mieli 133,8 punktu i zobaczymy, jaki skok pokaże nam ten zawodnik. Dawider jest dobrze. Jest lepiej niż przed chwilą Luna, ale na pewno gorzej niż Samuraj i Seversi. 128,5 metra, a więc o metr dalej niż zawodniczka, którą widzieliśmy przed chwilą, jest piąty z notą 267,1. Stracił w ostatecznym rozrachunku 3,4 punktu do Seversiego. I przed nami Michał Wysocki i Farios Safajer. Miejsce 16 po pierwszej serii. Jak sobie poradzi Michał? Dobrze skoczył w tym konkursie odwołanym. W pierwszej serii tego również nieźle, ale tym razem trochę zabrakło odległości. 126 metrów i jest miejsce 11. 262,5 punktu nota. Będzie wyprzedzał Tomiego Olivera, będzie wyprzedzał Juliusza Słowackiego, Aobę i Nuclear Optiona. A teraz Farios Safajer. Widzimy, że coraz trudniej jest osiągać te dobre rezultaty, ale jeżeli ktoś dobrze wyjdzie z progu, osiągnie dobrą wysokość, to może odlecieć i zobaczymy, czy Farios będzie miał ten sam. No tak jest! Będzie daleko! 130 metrów! A więc widać, że tutaj to wybicie ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli zawodnik wyjdzie wysoko, to później to noszenie pozwala mu odlecieć. Jeżeli za nisko, to już trudno ten skok odratować. Fariosowi się udało! Jest czwarty, ale myślę, że tą pozycję jeszcze utrzyma przez kilka skoków, bo widzimy, że 130 metrów to jest trudna odległość do osiągnięcia w tej serii. 269,7 punktu Farios Safajer za plackiem, za samurajem, za Seversią i wszyscy skakali dalej w tej serii, no ale myślę, że Farios nie ma czego się wstydzić tutaj. Bardzo dobry rezultat i na 16 skoczków jest miejsce czwarte. A przed nami Kaspar i Kaspar. Zobaczymy, co nam pokaże. On otwiera tą pierwszą piętnastkę. Dobre wyjście z progu, daleko! Ależ on poleciał! Ależ on to zrobił! To jest niesamowite, jaką odległość pokazał nam Kaspar! 132,5 metra! 132,5! Ależ niepozorny ten lot był w pierwszej fazie, a później tak odleciał! Niesamowite, niebywałe! To trzeba obejrzeć oczywiście jeszcze raz. Zobaczymy, Kaspar. On musiał trafić na progu znakomicie. No i zobaczmy na ten lot. Pięknie się ustawił.
Fantastycznie odleciał. 132,5 metra. Widzimy, trochę przypłacił notami za styl. To są 3,18,5. No ale... Ta odległość mówi wszystko. Metra. Niebywałe. Nieprawdopodobne. To jest najdłuższa odległość konkursu. Kaspar skoczył nawet dalej niż adenozynotrifosforan w pierwszej serii i prowadzi 1,6 punktu nad Seversim i 2,4 przed Samurajem. Fantastycznie odleciał. I teraz Leon Ostrołęcki i Konrad Zgrzybłowicz będą mieli naprawdę trudne zadanie. Ale jest możliwe takie skakanie. Zobaczymy, jak sobie poradzi Leon. Jest wysoko i też będzie dobra odległość. Też 129 metrów jest na miejscu szóstym. Będzie za Fariosem, ale 269 punktów plasuje go przed Dawidem Musiałem. Myślę, że Dawid jest zadowolony ze swojego skoku. Zanotował olbrzymi awans w pierwszej serii. W drugiej serii. Ale Kaspar... No to jest skok, który będziemy wspominali przez długi, długi czas. Konrad Zgrzybłowicz teraz. 131 metrów w pierwszej serii. Teraz, no, jeżeli to powtórzy, to będzie miał szansę, ale to może nawet nie dać mu prowadzenia, ale to jest dobry skok. To jest dobry skok, 131 metrów. Osiąga Konrad Zgrzybłowicz. Jest drugi, 272,1, wyprzedza więc tym skokiem Seversiego o 0,6 punktu. No i to trzeba złapać trochę oddechu, bo nam się zrobiły fantastyczne zawody. Jeden punkt straty do Kaspara. Jeden punkt. To można samymi notami za styl nadrobić, a więc jeżeli ktoś skoczy 131 fantastycznie stylowo, to ma szansę objąć prowadzenie. I czy będzie tym zawodnikiem Glewik? Za chwilę zobaczymy, jak Glewik agresywnie dosyć zaatakował, ale to może nie dać mu dobrej odległości. Jest 127,5 metra, więc nieco gorzej. Jest ósmy. Ósme miejsce, 267,4 punktu. Nie był to najlepszy skok, ale tu już zaczynają działać te przewagi punktowe. 127,5 metra. Glewika daje mu ósme miejsce. A przed nami Lech Machluj. 11 po pierwszej serii. I za chwilę będzie ostatnia dziesiątka skakała. Lech Machluj. 127,5 metra i jest 16. 264,5. I widzimy, że te rozbieżności są naprawdę małe. Ósmy Glewik skoczył 127,5. Jest ósmy, Lech jest 16. Skacząc dokładnie tyle samo, gorsze noty jednak za styl. Na przed nami Dust i on otwiera pierwszą dziesiątkę po pierwszej serii. Zobaczymy, jak otworzy ten ostatni etap zmagań Dust. Dobry skok pierwszy, drugi też przydałby się około 130 metrów i będzie taka odległość 129,5. Będzie na miejscu szóstym, a więc wydaje mi się, że będzie zajmował pozycję ex aequo z Fariosem Sapphire. 129,5, tak jest. Dust jest szósty, ex aequo z Fariosem, 269,7 punktu. Będzie więc gdzieś w okolicach pierwszej piętnastki. Wydaje mi się, że wskoczy do piętnastki. Nie sądzę, żeby wszystkim się udało osiągnąć taki dobry rezultat. A przed nami Michał Śmigrocki.
8 miejsce po pierwszej serii. Ex aequo z Jotaro Kujo. 130,5 metra. Teraz taki skok damu, pozycję w pierwszej piątce na pewno zobaczymy. Michał, czy go wiatr poniesie? Chyba trochę bliżej. Chyba trochę bliżej, 128,5 metra i jest, tak jest, to jest 8 miejsce, więc o pół punktu przegrywa z Dustem, przegrywa z Fariosem. 8 pozycja Michała, myślę, że może być zadowolony jak na ten pierwszy konkurs. A teraz przed nami Jotaro Kujo. Jotaro, jeżeli skoczy 130 metrów, no to jest ta magiczna granica, o której często wspominam. 130 to jest ta odległość, ale on skoczy dalej! On przeskoczy wszystkich, przekroczy granicę wyobraźni i wskoczy na pierwsze miejsce z przytupem, skoczy z polotem, skoczy z niesamowitą techniką, z marzeniami, z nadziejami. 133 metry! 133 metry to jest wynik Jotaro Kujo, który, mówiąc kolokwialnie, zaorał konkurencję. No i to jest wyzwanie. Trzeba będzie skoczyć 133, żeby dzisiaj wygrać. Fantastycznie skoczył Jotaro. Zobaczymy ten skok oczywiście jeszcze raz. Pięknie w powietrzu. Znakomicie złapał to noszenie, no i prawie, że heel size, prawie, że rozmiar skoczni. Widzimy piękny obiekt w Wiśle. Możemy podziwiać ten widok i podziwiać lot Jotaro, 133 metry, noty za styl co prawda nie najlepsze, ale odległością oczywiście nadrobił. Proszę zobaczyć, 1,7 punktu przed Kasparem, a to jest dosyć dużo. To jest... piękna odległość przede wszystkim. No przeskoczył wszystkich Jotaro i teraz reszta ma... znakomitą... ma znakomite wyzwanie. Ostatnia siódemka, Maizono przed nami. Ale widzimy, że też warunki sprzyjają skakaniu. 2,2 metra na sekundę. No jeżeli Maizono to wykorzysta, to też poleci daleko, ale nie! Jest bliżej! Bliżej 126 metrów! I jest dopiero pozycja 20. A więc bardzo blisko Maizono nie wykorzystała tych warunków. Być może trochę onieśmielona tym skokiem Jotaro też. Konrad przed nami. 6 miejsce. 136,5 punktu po pierwszej serii, 130 metrów, piękny stylowo skok, tutaj walczy trochę z podmuchami wiatru, ale dobrze sobie poradził, dobrze skoczył Konrad, 129 metrów, bez połówki, jest siódmy, 3 razy 19, 2 razy 19,5 i jest pozycja siódma, 270,2 punktu, jest przed Dustem, przed Fariosem. I przed nami ostatnia piątka, proszę Państwa, zacznie Artur Jerychoński, po nim Stanisław Korespond, oni obydwaj na czwartym miejscu z notą 136,8 punktu, później Fenoloftaleina 137,7 dziesiątych, następnie Kyoko Kirigiri 138,2 i w końcu Adenozyno Trifosforan 132 metry w pierwszej serii, 139,6 dziesiątych i to jest zapas punktowy, który może pozwolić Adenozyno Trifosforanowi wygrać te zawody, ale to nie jest jeszcze pewne. To się jeszcze okaże. Póki co Artur Jerychoński. 131 metrów w pierwszej serii. Dobrze wyszedł z progu. Złapał to noszenie. Walczy z wiatrem, ale wywalczył sobie piękną odległość. Wywalczył sobie znakomicie 130,5 metra. 130,5 i jest trzeci. Jest trzeci. 272,2 punktu. Noty za styl widzimy. 2 razy 18,5. 3 razy 19. 2 równe. Piękne skoki i jest trzeci. Co prawda strata do prowadzącego Jotaro to jest 2,6 punktu, ale Korespond przed nami teraz. Stanisław Korespond po pierwszej serii naprawdę dobry rezultat. Zobaczymy,
Czy wiatr go też poniesie tutaj? Korespond dobrze wyszedł z progu. Dobra sylwetka, będzie daleko, będzie chyba prowadził! Stanisław Korespond! 132 metry! I to jeszcze w jakim stylu? Proszę państwa, 275,9 punktu! Korespond będzie na prowadzeniu, a my zobaczymy ten skok w powtórce. Znakomita próba. Zobaczcie państwo. Znakomicie wyszedł z progu. I ten lot... przepiękny. Widzimy, jak te narty falują w powietrzu delikatnie. Jak kontrolował to wszystko. Znakomity skok. Znakomity skok Stanisława Korresponda. 132 metry. Pierwsze miejsce. Widzimy, że to jest... 1,1 punktu, metr bliżej niż Jotaro, ale stylowo lepiej i przewaga z pierwszej serii pozwala objąć prowadzenie. I ostatnia trójka, Fenoloftaleina przed nami, 131,5 metra w pierwszej serii, teraz trzeba skoczyć trochę dalej, aby zagwarantować sobie miejsce na podium. Fenoloftaleina jest już w powietrzu, jest spokojnie, będzie daleko, będzie, czy będzie podium, zobaczymy, nie, 130,5 metra, drugie miejsce, będzie chyba egzekwo Jotaro, 275,1 punktu. Zobaczymy. Drugie miejsce. Nie, samodzielnie, ale to może trochę brakować. Może być delikatnie za mało. Zobaczymy, jak skoczy Kyoko. Zobaczymy, jak sobie poradzi Adenozyno Trifosforan. Póki co Stanisław Korespond na pewno będzie na podium, ale na którym jego miejscu? Zobaczymy, jak sobie poradzi Kyoko. Kirigiri za chwilę w powietrzu. Kyoko Kirigiri. Jest dobra sylwetka. Dobrze w locie. Daleko. Pięknie, pięknie. Brawo! I to powinno być prowadzenie! 132 metry! 132 metry! Kyoko Kirigiri prowadzi! Kyoko Kirigiri prowadzi! Zobaczmy ten skok jeszcze raz! Zobaczmy to tu i teraz! Kyoko Kirigiri! Znakomity skok! Ależ pięknie sobie poradziła w powietrzu! Bez większych poprawek, po prostu poleciała i wzięła. I zobaczymy, czy to będzie skok po zwycięstwo. Zobaczymy, czy to będzie skok po wygraną. O 0,9 punktu wyprzedza Stanisława Korresponda. Kyoko Kirigiri, Stanisław Korespond i Fenoloftaleina. A przed nami Adenozyno Trifosforan. Pierwszy po pierwszej serii miał dosyć dużą przewagę, więc jeżeli też skoczy 132 metry, to może to wygrać, ale czy tyle skoczy Adenozyno Trifosforan? Zobaczymy, jest wysoko, jest daleko, ale nie, nie będzie, nie wygra tego konkursu. 128,5 metra, jest na ósmym miejscu, 271,9, a więc pierwszym zwycięzcą konkursu Pucharu Sewalionu jest Kyoko Kirigiri. Kyoko Kirigiri zwycięża, na drugim miejscu Stanisław Korespond, a na trzecim Fenoloftaleina, później Jotaro Kujo i Kaspar, na szóstym miejscu Artur Jerychoński, siódmy Konrad Zgrzybłowicz, ósmy Adenozyno Trifosforan, dziewiąty Seversi i dziesiąty Samurai. To jest pierwsza dziesiątka. Później jeszcze na 11 miejscu Placek, 12 Konrad, 13 Exequo Dust z Fariosem Sapphire. Na 15 miejscu Michał Śmigrocki, 16 Leon Ostrołęcki, 17 Glewik, 18 Dawid Musiał, 19 Dawider Majzoner, 20 Anir, 21 Szagi, 22 Luna, na 23 miejscu Durszlak, 24 Garudo, 25 Lech Machluj. Na 26 miejscu Majzono, 27 Michał Wysocki, 28 Tommy Oliver, 29 Juliusz Słowacki, 30 Aoba i 31 Nuclear Option. Oczywiście to jest klasyfikacja generalna, a to jest pozostała grupa zawodników, którzy dzisiaj nie dostaje się do drugiej serii. Adam Mickiewicz, Jack Mioff, Janina ze Szczecina, Kasper Kapinos, Megaman, Micho Teo, Nian Shir, Nuclear Option, Pan Jaweł, Skidy, Soniczny, Shigeru Miyamoto, Tate, Twoja Stara i Wumi. Ale miejmy nadzieję, gratulujemy im za występ, gratulujemy za piękne, wielkie emocje. I widzimy się już jutro na skoczni Ruka Tunturi w Kusamo na drugi konkurs emocjonującego Pucharu Sewalionu. Sylwio, dlaczego mi to zrobiłaś? Z tym Adenozyno Trifosforanem.
Wysłyszeliście, jak szybko musiałem to powiedzieć w ostatnim skoku. Rabgot. Jezu. Moje gardło. Ale pięknie, ładnie było. Cieszę się, że dziś się udało. No i co? Wiecie co? Bo te konkursy trochę trwają i nie wiem, czy faktycznie nie będzie lepiej robić sobota, niedziela po jednym po prostu. Będą dwa w weekend. I myślę, że w ten sposób się po prostu ładnie wyrobimy ze wszystkim, nie będzie pośpiechu. I wszyscy będą, myślę, zadowoleni, tak jak normalnie jest. Oba o 18:00, sobotni o 18:00, a nie niedzielny trochę wcześniej. Myślę, że o 16:00, jak zrobimy, to będzie ok. Czyli będzie tak jak w prawdziwym życiu. Też jest w sobotę później, w niedzielę wcześniej. Anyway. Dobra, kochani, ja lecę, idę, mykam, pędzę. Cieszę się, że się podobało. I widzimy się jutro na kolejnych zawodach Pucharu Sewalionu. Grał dla was, skakał dla was z wersji. Jutro będzie o 16:00. Jutro zrobimy o 16:00. Także co, trzymajcie się ciepło, cześć, pa, pa.